Wiesz co powiem? Wiesz co powiem? Ma bardzo zdolne ciało, nie tak teraz już coś innego niż zwykle, bo zawsze mówiłam, ma bardzo zdolne ciało i wolno myśli, ale już teraz się rozwinę tą myśl. To jest naprawdę sztuka okiełznać kogoś takiego jak on. Ma bardzo fajny ruch, czuje muzykę i on ma, ja w ogóle widzę w nim siebie, nie? Jak on wchodzi na scenę, to jemu ta charyzma, te emocje odbierają to, że było dwa, trzy cza-cza raz. Nie problem, ja to nie, będę celebrować. Ja, widzę publicz, ja to będę celebrować. Ja wiesz, my już ja mamy. Słuchaj, ja nie wiem, jak długo będziemy w programie, ale my mamy już ze trzy różne freestyle. Właśnie chciałam powiedzieć, że freestyle Bellini nas dopuści do tego do finału. Żeby warto to zobaczyć. Tańczymy w piżamach. Tak. Tak? Tak. W jednej tak. skarpetce. Naprawdę jest git, nie? A teraz tak bardziej profesjonalnie. Czy to się spodoba sędziom? Bo widzą, myślę, że na pewno. Sędziom, mam nadzieję, że tak, to są pracowitość. I myślę, że nasze występy będą nieprzewidywalne. Mimo, że ja dbam o powtarzalność, z takim temperamentem o ją trudno. Właśnie, mnie się wydaje, że tutaj po prostu Daniel będzie ewentualnie, jeżeli czegoś nie dotańczy, to będzie nadrabiał charyzmą. Tak, kochanie, nie? No dzisiaj naprawdę nie sądziłem, że jak dostanę tej... Paulina mi mówiła o tym, że podczas występów na żywo... Będzie więcej siły. Jest więcej siły, ale nie sądziłem, że aż tyle. Ja wyleciałam w kosmos. Jak on jest tak. ten jury stolik, to po prostu ubezpieczenie musimy wykupić tak. większe.